Dzisiaj będziemy jeść dwa pyszne makarony. Ja zrobiłam dzisiaj makarony surowe, czyli z cukinii, będzie też z marchewki i z buraka. Natomiast jeżeli z jakiegoś względu nie chcecie, żeby to był surowy makaron, możecie spokojnie zrobić na przykład z makaronem z brązowego ryżu, z komosy ryżowej. Jest dużo takich fajnych, zdrowych makaronów, coraz więcej. Ja myślę, że na taki lunch, szczególnie latem, wspaniale smakuje surowy makaron. I taki właśnie będzie dzisiaj zrobiony. Natomiast tutaj podstawą, głównym smakiem to będzie sos, który będziemy do tych makaronów dodawać. Dlatego ten sos pasuje do wielu, wielu innych potraw, do surówek, więc spróbujcie, jeżeli macie ochotę, wypróbujcie koniecznie, spróbujcie oba te przepisy. Do pierwszej wersji potrzebujemy makaron z cukinii. Możemy zrobić taką maszynką specjalną albo temperówką do warzyw. Mi się ta maszynka połamała w trakcie przygotowania tego przepisu, więc robiłam już później taką temperówką. Do sosu potrzebujemy dużą garść świeżej bazylii, pół szklanki orzeszków pini, pół awokado, jeden lub dwa ząbki czosnku i 2-3 łyżki soku z cytryny. Wszystkie i odrobinę jeszcze soli. Do smaku też tylko szczyptę soli. Wszystkie te składniki w blenderze albo w malakserze miksujemy na gładką masę. Jeżeli jest za gęste, to możemy dodać jeszcze łyżkę wody, ale nie więcej. I powstanie nam takie pesto, które dokładnie mieszamy razem z naszym makaronem surowym. Makaron przekładamy do jakiejś miseczki, w której będziemy jeść. I ja przystroiłam pomidorkami koktajlowymi, które moim zdaniem genialnie tu smakują, i świeżym szczypiorkiem z ogródka. Wspaniale, wspaniale smakuje to wszystko w tym połączeniu. Do tego możemy jeszcze skropić to później sokiem z cytryny przed jedzeniem. To jest mój ukochany przepis. W drugiej wersji będziemy potrzebować makaron z cukinii, z marchewki i z buraków. Ja tutaj już miałam temperówkę, ale tą temperówką niezbyt dobrze się też obierało, więc buraki starłam po prostu na tarce. I tak możecie też zrobić, jeżeli nie macie dobrego sprzętu. Do sosu będziemy potrzebować pół szklanki namoczonych wcześniej orzechów z nerkowca i 3-4 łyżki pasty z sezamu tahini, 2 do 3 łyżek z drożdży nieaktywnych, ząbek czosnku i 2 łyżki soku z cytryny. Wszystkie te składniki wrzucamy również do malaksera albo do blendera i miksujemy na gładką masę. Ja tutaj dodałam jeszcze pół szklanki wody, ponieważ to było za gęste, także dodajcie tutaj wody w zależności tak dużo, jak będziecie po prostu lubić, żeby to, jaką to będzie miało konsystencję. U mnie jest to taka konsystencja gęstego humusu, ale możecie zrobić też rzadszą, jeśli tak wolicie. Dokładnie to mieszamy z naszym makaronem czy z surówką. I dodajemy, ja również dodałam pomidorki koktajlowe, uważam, że wspaniale smakują z takim surowym makaronem, świeżą kolendrę i posypałam to z ziarnami sezamu. Dodałam również odrobinę plasterek cytryny, żeby przed samym jedzeniem skropić to jeszcze właśnie sokiem z cytryny i to smakuje moim zdaniem wyśmienicie. Jestem ciekawa, która wersja Wam przypadnie bardziej do gustu. Moim zdaniem obie wersje są wspaniałe i pyszne, ale mi smakowała na przykład jedna bardziej, mojemu mężowi druga, więc spróbujcie obie, żeby się przekonać, czy która Wam smakuje. Napiszcie, podzielcie się oczywiście w komentarzach. Mam nadzieję, że będzie Wam smakować, a ja Was na dzisiaj żegnam. Ściskam Was serdecznie, życzę wspaniałego, miłego, słonecznego dnia i trzymajcie się ciepło. Cześć, pa, pa.